pokaż swój niepowtarzalny styl. Radzka radzi tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w Inspiracjach Marca. Mam kilka świetnych smaczków, ale zanim zaczniemy, to ogłoszenie. Ogłoszenie, które dotyczy spotkania ze mną, tak, i tym razem w moim ukochanym mieście, w którym mieszkam, czyli we Wrocławiu. Zapraszam Was wszystkich za 3 tygodnie 27 kwietnia. To jest taka data, którą zawsze pamiętam, bo to są urodziny mojej ukochanej siostry. Tak, także 27 kwietnia, nie sierpnia, za 3 tygodnie zapraszam Was do butiku Pan Pablo we Wrocławiu na premierę nowej kolekcji butów trampek Superga. Superga to jest włoska marka produkująca trampki. Ja w nich chodzę, lubię już kilka lat, mam kilka swoich ulubionych modeli, ale właśnie wraz z Pan Pablo i z Supergą w tym sezonie wybrałam kilka modeli tych super trampek, które będą dostępne tylko w Pan Pablo, tylko dlatego, że ja je wybrałam. Także to będzie taki wybór radzki trampkowy. No i właśnie premiera tych kilku modeli, które będzie można kupić tylko w Pan Pablo, to znaczy większość z nich tylko tam. Będzie miała miejsce tego 27 kwietnia w sobotę, a ostatnio w ogóle na Insta Stories śmigałam w takich białych super trampkach, trochę innych niż te klasyczne supergi, i dostałam masę pytań, skąd te fajne trampki, a to jest właśnie mój wybór, który będzie można już kupić od 27 kwietnia w Pan Pablo właśnie. Ale właśnie, chciałam Was zaprosić, ja będę tam w godzinach otwarcia butiku, czyli mniej więcej tam od 11 do 16, 17, będzie można przyjść, spotkać się ze mną, pogadać, gdzieś tam wiecie, uściski i tak dalej, mile widziane. Będzie można oczywiście zobaczyć te różne trampki, tam będą też różne fajne trampkowe atrakcje, ale więcej szczegółów podam na Instagramie na dniach, gdzieś tam jak już będę wszystko wiedziała co i jak, bo na razie przygotowujemy ten cały event, tę całą imprezę. W każdym razie, jeżeli jesteście z Wrocka i z okolic, macie ochotę się spotkać, 27 kwietnia, sobota, info jeszcze napiszę na dole w opisie. Mam nadzieję, widzimy się w butiku Pan Pablo we Wrocławiu. Tak, no i już teraz to. Przechodzimy do inspiracji. I zacznę od trzech pozycji książkowych, dwóch książek, jednego fenomenalnego albumu. Pierwsza książka to jest w ogóle książka, którą dorwałam przez przypadek przed odjazdem pociągu, bo ja lubię sobie, jak jeżdżę pociągiem, wejść do jakiejś takiej księgarni, które są na dworcu. I zawsze coś tam wyniosę z tych księgarni. To jest książka w ogóle mojej koleżanki po fachu, blogerki, zwierza popkulturalnego, czyli Katarzyny Czajki Kominiarczuk. Kasia napisała książkę Oscary, Sekrety Największej Nagrody Filmowej. Ja o tej książce w ogóle, ona może być taka trochę zmacana, no bo mówię, w pociągu ją gdzieś tam mocno eksploatowałam, ale Kasia napisała książkę, o której oczywiście ja nie wiedziałam, a dowiedziałam się w tej księgarni i tak mówię, o kurczę, ale super, to ja koniecznie ją biorę, bo po pierwsze uwielbiam filmy, filmów oglądam sporo, gdzieś tam tematyka filmowa mnie bardzo interesuje, po drugie lubię Oscary, często gdzieś tam staram się, o ile mam okazję, gale oscarowe i różne tam oscarowe hity śledzić, a po trzecie to jest dziewczyna, która bardzo dobrze wie, o czym mówi, i byłam bardzo ciekawa o tym, jakie tutaj sekrety i smaczki w tej książce się znajdą, i powiem Wam, że jestem tą książką absolutnie zachwycona. Kasia po prostu podsumowała Oscary, jeżeli chodzi o całą historię nagrody, jeżeli chodzi o to w ogóle, jakie filmy są nominowane, jakie filmy wygrywają, i ona przeanalizowała ostatnie prawie że 100 lat, to znaczy 100 lat, to 90. gala była, więc no powiedzmy prawie 100 lat tych Oscarów, właśnie jakie filmy wygrywały, jacy aktorzy wygrywali, dlaczego, po co, rozkłada też gale na czynniki pierwsze, a propos na przykład no, ubrań też, tego czegoś co mnie interesuje, gal, kreacji Oscarowych, kreacji tak, aktorów, którzy byli nominowani, wiadomo, również jeżeli chodzi o różne przemowy śmieszne i fajne, różne wpadki, jeżeli chodzi o gale i tak dalej, pisze też o ciekawych różnych smaczkach, o których wszyscy, wiecie, znamy filmy, znamy aktorów, no a nie wszyscy to kojarzymy, no bo nie każdy tak te Oscary śledzi. I tutaj jest masa świetnych właśnie anegdotek i takich różnych smaczków wygrzebanych właśnie z masy informacji też prasowych a propos Oscarów. I nawet jeżeli się interesujecie filmami i Oscarami, to myślę, że też znajdziecie tutaj wiele ciekawych bardzo treści, bo to jest takie świetne podsumowanie, ale też to jest super w tej książce, to jest to, że ja czytając ją, wynotowywałam sobie cały czas filmy, które z ostatnich lat, które muszę obejrzeć, bo mi się wydaje, że ja oglądam dużo filmów, a Oscarowe to już wszystkie, ale no wiadomo, no jakby oczekiwania versus rzeczywistość jest całkiem inna i mam całą listę filmów, które teraz z przyjemnością obejrzę, i notabene jeden już obejrzałam, o którym za chwilę Wam opowiem. Także jeżeli lubicie filmy, interesujecie się filmami, Oscarami, ale filmami przede wszystkim, no bo tutaj głównie jest o filmach mowa,
to koniecznie tę książkę przeczytajcie. Ona kosztuje nawet nie wiem ile, szczerze mówiąc. Pewnie około, obstawiałabym, że 40 zł, ale ceny tutaj nie ma. A kupiłam ją w księgarni, więc nie pamiętam. Bardzo fajna, fajna, fajna dawka takich filmowych smaczków. Dobrze. Druga książka to jest coś całkowicie innego. I to jest książka z kategorii nie wiem po co je czytam, ale je czytam. To znaczy, wy mi zawsze odpowiadacie po co się je czyta, żeby się uwrażliwić i żeby w ogóle otworzyć oczy na to, co się dzieje wkoło. No ale ja zawsze czytając te książki jestem przerażona i zastanawiam się jednak po co. To jest książka jednej z moich ulubionych autorek, jeżeli chodzi o tego typu książki, czyli Justyny Kopińskiej. To jest książka pod tytułem Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadecie? I to jest książka o tym, co się działo przez lata całe w ośrodku dla dzieci siostr Boromeuszek, prowadzonym właśnie przez siostrę Bernadette i inne znęcające się, tak najdelikatniej mówiąc, nad tymi dziećmi i młodzieżą siostry. I ja Wam polecałam już dwie książki Justyny Kopińskiej, czyli tutaj nawet one są pokazane na okładce, czyli Polska odwraca oczy i Z nienawiści do kobiet, bo obie te książki uważam, że są doskonałymi lekturami. To są ogólnie reportaże, ja też bardzo lubię reportaże i no jak wiecie, literaturę faktu. Natomiast też lubię język, jakim Justyna Kopińska pisze, bo ona pisze tak bez emocji. Ona po prostu opisuje to, co widzi i to, co słyszy. Nie ocenia, nie ma tu ładunku, znaczy oczywiście w tej książce jest ogromny ładunek emocjonalny, z którym myślę, że nie jedna osoba sobie nie poradzi. Natomiast ona jako osoba, która pisze bardzo rzeczowo i fachowo. I ja, jeżeli się opisuje takie sytuacje, które są absolutnie ekstremalne, to jest potrzebne. Ten taki chłód jest potrzebny. I przeczytam Wam jedno takie długie zdanie, jeżeli chodzi o wstęp. I to bardzo dobrze tę książkę opisuje. I od razu powiem, że jeżeli jesteście bardzo wrażliwe na krzywdę ludzką, jeżeli jesteście w ciąży na przykład, to nie sięgajcie po tę książkę, bo ona jest naprawdę mocna. No i to jest tak. Ogrom skoncentrowanego zła i krzywdy wyrządzonej dzieciom przez opiekunki pracujące w domu dziecka przekraczają możliwości współodczuwania z ofiarami. Sięgnięcie po tę książkę wymaga intelektualnej odwagi, bo zwykła miara przykładana do zrozumienia tego, co się tam działo, nie wystarcza, by uniknąć ponownego bólu, goryczy i żalu chwytających za gardło. Autorka w pozbawiony tkliwości sposób ujawnia obraz i mechanizmy patologii w znajdującym się w samym centrum Zabrza ośrodku wychowawczym sióstr świętego Karola Boromeusza. I ta książka jest bardzo mocna i to co poza oczywiście tymi wszystkimi faktami i tym, co się tam dzieje, mną wstrząsnęło, to jak długo to tym siostrom uchodziło na sucho, jak długo wszyscy zamykali oczy, jak długo w ogóle zasłaniali się kościołem i tym, że na kościół nie wolno donosić i nie wolno jakby reagować na to, co się tam dzieje, bo to jest kościół i kościołowi nie, gdzieś tam instytucjom kościelnym nie wypada zwracać uwagi. Po drugie, strasznie wstrząsające też jest to, jak ofiary, jak te dzieci i nastolatki i też dorośli ludzie, bo tam w tym ośrodku przebywały osoby nawet tam do 30 roku życia, no to kurczę, to są ludzie w naszym wieku, opowiadali w sądzie i zeznawali przeciwko tym siostrom, jak ofiary przemocy, takiej ekstremalnej przemocy, jakichś bicia, gwałtów, zastraszania, no okropnej przemocy, które doznawały przez wiele lat, jak ciężko im było skonfrontować się, to jest logiczne, że to jest ciężkie, ale po pierwsze, jak ciężko było im sobie to uświadomić, że to było bardzo złe, bo te dzieci, doświadczając od lat tej przemocy, traktowały to jako coś absolutnie codziennego. Jak one opowiadały właśnie prokuratorowi i różnym służbom o tym, to mówiły w sumie, że one to te siostry lubią nawet i tam, że no, było całkiem spoko, tylko że oczywiście były bite, gwałcone, w ogóle tam, i one opowiadały o tym, jakby to była taka ich totalna codzienność, że to, że ktoś jest bity codziennie, przywiązywany, nie wiem, do rury, to okropne, to może były okropne rzeczy, zmuszany do jedzenia tego, co zwymiotował, bo trzeba to zjeść, to jest no, straszne, straszne, już właśnie o takich różnych przestępstwach seksualnych, nie wspomnę, one o tym mówiły, jak to był dla nich chleb po prostu powszedni i to jak się czyta tę książkę i się widzi, jak te dzieci o tym mówią, to po prostu no mózg staje w poprzek i w ogóle jak trudno ofiarom przemocy powiedzieć o tym na głos i też mówić o tym w taki sposób, żeby było jasne, kto tej przemocy dokonał. Bo gdzieś tam, wiecie, mamy te wszystkie syndromy sztokholmskie, gdzie ofiara tak naprawdę związuje się ze swoim oprawcą i nie potrafi go tak do końca oskarżyć i tak dalej. I tutaj też są tego typu motywy i to jest straszne, jak się czyta tak z boku po prostu tę książkę. I w ogóle też to jest coś, co mnie też tak chwyciło za gardło i w ogóle tak dało do myślenia, jak to jest możliwe, że w dzisiejszych czasach dzieją się takie rzeczy w koło, jak to jest w ogóle możliwe.
To jest dla mnie jakieś niepojęte, absolutnie. No dobrze, w każdym razie już więcej nic nie mówię. Polecam Wam tę książkę, bo myślę, że warto ją przeczytać. Trzecia książka to będzie coś typowo takiego już kulturalnego, modowego, już tak odetchnijmy od ciężkich tematów, bo to będzie rewelacyjny album, duży album, ciężki, taki na stolik kawowy, że tak powiem, wydawnictwa Osnowa. To jest album pod tytułem Punkty zwrotne, Turning Points. On jest w ogóle w dwóch językach i to jest album, który został wydany z okazji pierwszych urodzin polskiego Woga, polskiej edycji Vogue. I tutaj mamy omówione sylwetki i punkty zwrotne ich kariery Polaków związanych z kulturą, ze sztuką, z muzyką, z polityką, ze sportem. I jest to album, który po pierwsze, w ogóle ja go znalazłam na stoisku z gazetami, tam gdzie jest Vogue, normalnie w księgarni on tam sobie leżał. I kilka miałam do niego podejść, bo nie chciało mi się go taszczyć, bo on jest taki dosyć ciężki. Natomiast już ostatnio sobie go kupiłam. W ogóle on kosztuje około 170 zł, co za tak piękne wydanie na pięknym, pachnącym papierze, z mnóstwem ciekawych retro ilustracji, właśnie w dwóch językach, to myślę, że to jest dobra cena, bo tego typu albumy w taszenie na przykład, to kosztują kilkaset złotych, tak z 300-400 zł, a tutaj on kosztuje około 170 zł, on był też zafoliowany, jak go kupowałam, ale do brzegu, bo tutaj chodzi jednak o treść, chociaż to wydanie też myślę, to, że to jest, on jest tak pięknie wydany, myślę, że to też jest coś, co dodaje mu wartość, no bo to jest po prostu piękny album. No i właśnie, mamy tutaj omówione sylwetki i punkty zwrotne też w karierze i w życiu bardzo znanych osób, takich jak na przykład ze sztuki, Magdalena Abakanowicz. Mamy Wandę Rutkiewicz, czyli naszą polską himalaistkę i alpinistkę. Jest Jerzy Owsiak. Jest mnóstwo. Są reżyserzy, aktorzy, Andrzej Wajda, Agnieszka Holland. Jest starsze pokolenie, jest młodsze pokolenie. Jest na przykład Joanna Kulik. Jest Jerzy Penderecki. Jest wiele, wiele właśnie ciekawych sylwetek i wiele takich historii, o których my na co dzień myślę nie do końca wiemy. Jest właśnie Marla Rodowicz, którą przed chwilą widzieliście. Są też takie historie na przykład powiązane z historiami miłosnymi, jak na przykład Andrzej Żuławski, reżyser nasz polski słynny, który zmarł jakiś czas temu, który przecież jego żoną była Sophie Marceau, był wiele lat z tą słynną francuską aktorką związany. Tam jest stała ta ich historia gdzieś tam miłosna, bo on był w ogóle już po 40, kiedy ją poznał, ona była nastolatką i tak dalej, no gdzieś tam i byli przez wiele lat razem, mają też dziecko, syna, także to też no, wiele takich historii jest łapiących za serce. Co więcej, te historie, ponieważ są napisane przez doskonałych dziennikarzy, którzy też z tyłu są wymienieni, kto dla jakiej gazety, dla jakich mediów tworzył i właśnie który tutaj reportaż czy felieton opisujący daną osobę był przez kogo pisany, to jest ona napisana, ten album, te historie, bardzo fajnym językiem, takim, to jest taki wysoki kunszt dziennikarski i czytając to też mamy właśnie przyjemność nawet z samego języka. Też jest świetne na przykład o Wisławie Szymborskiej, też tutaj jest bohaterką jednego z reportaży, o tym, że ona, ja też nigdy tak postaci pani Wisławy się, świętej pamięci się nie przyglądałam, ale na przykład jest opisane to, że ona nie lubiła, była osobą taką cichą, dosyć skromną, ale też taką zadziorną, trochę wesołą, zresztą to też widać w tych wierszach, ale ona nie lubiła tej całej sławy, nie lubiła tej całej sławnej otoczki. Dla niej Nobel znaczył, był takim trochę przekleństwem, bo ona nie lubiła udzielać wywiadów, ona też w ogóle była bardzo oczywiście mądrą kobietą, no to wiadomo, ale ona bardzo nie lubiła wypowiadać się na tematy, o których nie miała pojęcia, a jak dostała tego Nobla, to ją zaczęto pytać o, wiecie, politykę światową, jakieś konflikty i tak dalej, o to co, gdzie, dlaczego na świecie. A ona zawsze zbywała, gdzieś tam obracała te pytania w żart, zbywała tych dziennikarzy, bo nie chciała w ogóle na ten temat rozmawiać. I jest wiele bardzo ciekawych informacji właśnie z życia sławnych osób tutaj przytoczonych, opisanych z wielką klasą. I jest też mnóstwo fajnych retro zdjęć. Tutaj Wam pokażę akurat zdjęcie, sobie zaznaczyłam Jurka Owsiaka, bo o nim też jest jedna część. To jest w ogóle podzielone na lata, od lat 50. do dzisiaj. Różne postacie, tutaj zobaczcie jaka w ogóle retro stylówka, jaki retro Jurek Owsiak. Jaki w ogóle czad. I tutaj też jest wiele zdjęć, których myślę, że nie widzieliście na żywo, które gdzieś tam nie są tak super publikowane właśnie. Także to jest bardzo fajna rzecz. Myślę, że to jest też w ogóle fajna rzecz na prezent dla kogoś, kto się kulturą, sztuką i modą interesuje. No polecam Wam serdecznie. Myślę, że 170 zł absolutnie jest tego warte.
Teraz czas na trzy filmy. Pierwszy z nich to kinówka, która teraz jest do obejrzenia spokojnie, czyli Przemytnik. Film Clinta Eastwooda, w którym on również gra główną rolę. I to jest film, który dosyć wolno płynie. Ogólnie miałam takie wrażenie, że ten film trwał z 2,5 godziny, a trwa tak naprawdę z półtorej. Ale jeżeli lubicie filmy Clinta Eastwooda, to myślę, że to będzie dla Was klimat. On tam gra Przemytnika. Zresztą zwiastuny będą tutaj w opisie na dole. I nie będę Wam mówić, jak się kończy ten film, co tam się w nim dokładnie dzieje i tak dalej, zobaczcie sobie zwiastun, ale absolutnie urzekła mnie rola Eastwooda i ta grana przez niego postać, bo on tam gra takiego dziadka już, to znaczy starszego bardzo pana, już w podeszłym wieku, który jest no oczywiście tytułowym przemytnikiem. Natomiast gra absolutnie takiego głupa cały czas i gra takiego, wiecie, dziadzia, którego tak wszyscy lubią, poklupują po plecach, takiego zahukanego i dzięki temu generalnie przemyca takie ilości narkotyków, że wszystkim wkoło mózg staje w poprzek i nikt go nie może złapać, bo on jest praktycznie nie do złapania. I co się tam ogólnie dzieje, jak on się zachowuje, bo to trzeba zobaczyć, jak on gra, wiecie, jak on tam różnie głupa, no to jest hit po prostu. Ja mam też wokół siebie taką osobę, przyjaciółkę, która jest doskonała w takim zachowaniu i nawet wczoraj rozmawiałyśmy, bo ona wczoraj widziała ten film i ja mówię, słuchaj, no mi się bardzo podobała ta jego rola, że on był takim dziadkiem, którego tak no, nikt by o nic nie podejrzewał, bo on no, takiego po prostu kuparznął tam, że ten, a ona mówi, że no właśnie, właśnie, tak jak ja. Ja mówię, tak, dokładnie, tak jak ty też masz takie zdolności, że idziesz coś tam, tu coś pościemniasz, tu coś się pouśmiechasz, tutaj pograsz taką, że niezorientowana w temacie i wszystko jest załatwione. I właśnie taką rolę gra tam Clint Eastwood, ale dokładnie co się tam dzieje, bo to musicie zobaczyć po prostu. To sobie w tym filmie zobaczycie. Drugi film to jest film stary, bo tak z 2010-2011 roku o tytule Debiutanci. To jest film, w którym główną rolę gra Ewan McGregor i to jest film, na który trafiłam przez przypadek, ale to jest taki trochę melodramat z gatunków trochę filmów psychologicznych. To jest film o tym, jak główny bohater gdzieś tam jest po 30, żyje sobie sam i ma ojca, który ojciec w wieku w ogóle ponad 70 lat, kiedy umiera matka tego głównego bohatera, jego żona, on robi coming out i mówi, że jest gejem w ogóle. I że on od tego czasu do momentu śmierci teraz będzie właśnie umawiał się z facetami i będzie po prostu już tak swoją prawdziwą stronę pokazywał, co jest generalnie dla tego syna szokiem i gdzieś tam on od nowa odkrywa osobę, która go wychowywała, która z nim całe życie mieszkała, której tak naprawdę nie znał. Jest masa różnych wesołych sytuacji, no ale gdzieś tam jednym z ważniejszych wątków, poza oczywiście relacjami właśnie tego głównego bohatera z Iwana McGregora, że tak powiem, z tym ojcem, też jest dużo pokazane relacji, wspomnieć dzieciństwa, relacji z matką, no to jeszcze pojawia się w życiu głównego bohatera wielka miłość, gdzieś tam, na którą on już nie liczył, a która też go zmienia i która też jest taka, wiecie, pierwsza. Mówi się, że każda miłość jest pierwsza. No i to jest też tak fajnie pokazane, że można być już starszy, można być po 30, można się zakochać jak po prostu nastolatek, nastolatka. I ten film jest w ogóle taki bardzo fajny, miły, lekko płynący, też powoli ta akcja płynie, no ale gdzieś tam jest właśnie z gatunku tych psychologicznych, które dają do myślenia i zostają z Wami na dłużej. Serdecznie Wam go na taki spokojny, gdzieś tam weekendowy wieczór polecam. A trzeci film, to jest film, który obejrzałam w związku właśnie z książką a propos Oscarów, bo zainteresowała mnie gdzieś tam jakaś informacja, bo ten film dostał Oscara. A propos właśnie tego, no a propos treści, mówię, od razu wygooglowałam sobie tytuł i ogarnęłam do oglądania. I to jest film pod tytułem Ukryte działania. I to jest rewelacyjny film, który dostał wiele nagród, miał wiele nominacji, między innymi właśnie tego Oscara zgarnął. I to jest film o trzech, w ogóle oparty na faktach, to były prawdziwe postacie i prawdziwe zdarzenia, o trzech czarnoskórych matematyczkach, obliczeniowcach w NASA, które właśnie w latach 60. działały w NASA i dzięki którym w ogóle Amerykanie w tym czasie polecieli w kosmos. One były bardzo ważnymi postaciami, zwłaszcza jedna z nich, notabene imieniem i nazwiskiem jednej z nich nazwano budynek komputerowy w NASA. Do tej pory, bo ten budynek gdzieś tam komputerowy czy informatyczny się nazywa jej imieniem i nazwiskiem, bo dzięki niej Amerykanie wtedy, a wiecie, wtedy był wyścig kosmiczny pomiędzy Rosjanami i Amerykanami, dzięki niej Amerykanie polecieli, bo w ogóle była taka sytuacja, że rakieta miała startować w kosmos, tam komputer
zrobił złe obliczenia i ona co dosłownie kilka minut przed startem, kiedy cała Ameryka już siedziała przed, wiecie, odbiornikami telewizyjnymi i czekali na to, że na ten start, ona jeszcze liczyła na kartce obliczenia i dzięki temu, że obliczyła to bardzo szybko i dobrze, no to tam astronauta jej zaufał, bo on powiedział, że on chce, żeby ona, bo wcześniej miał z nią kontakt w tym NASA, zrobiła ostateczne obliczenia i oni nie polecieli w ten kosmos i był sukces, także w ogóle, a nikt o tym nie wie, o tych dziewczynach. Do tego jest fenomenalna muzyka, świetne kostiumy, bo to lata 60., no to jest taka wysokobudżetowa produkcja. Tam też w ogóle szefa tych obliczeniowców gra Kevin Costner, także też ma fajną rolę. No, koniecznie Wam polecam, bo to jest ciekawy film, oparty na faktach, warto znać takie rzeczy i też taki, no, pokazujący, że można, można. Po prostu można. Tam jedna z tych trzech w ogóle dziewczyn, nie ta akurat obliczeniowiec, dzięki której polecieli w ten kosmos między innymi, ale inna została pierwszą czarnoskórą inżynierką w NASA, co też w ogóle było wtedy jeszcze fenomenem, wtedy w ogóle w Niemczech. Czemu Niemcy przyszli do głowy? Dobra, nieważne. W każdym razie wtedy w USA był cały czas jeszcze podział na czarnoskórych obywateli i na właśnie białych, także tam też to były przełomowe historie. Bardzo, bardzo fajny film. Tak. A ostatnia rzecz to będzie Instagram i to będzie Instagram, którego bohaterem na Instastory, z któregoś dnia stał się Tolesław. I to będzie Instagram, który się nazywa Piesek w okienku. To oczywiście go podlinkuję na dole, bo Tolek czasem gości w Femie, czyli w sklepie mojej przyjaciółki na Szewskiej we Wrocławiu. Czasami go można tam gdzieś na wystawie zobaczyć. No i właśnie ktoś przychodzący nagrał stories, wysłał do tego pieska, no i gdzieś tam zaczęłam dostawać od Was wiadomości. Racka, Tolesław jest na Insta Stories piesełka, to znaczy pieska piesków w okienku. No i weszłam, zobaczyłam, mówię, fajna sprawa. Także polecam Wam, jeżeli macie pieseły, jeżeli lubicie psiaki, obserwujecie je gdzieś tam, gdzie często psiaki siedzą w okienku, to sobie ten Instagram zobaczcie, myślę, że się na pewno uśmiechniecie. Dobra. No i co? To wszystko. Tak, dokładnie. To były inspiracje marca. Piszcie tradycyjnie, co Wy ciekawego zobaczyłyście, gdzie byłyście, co obejrzałyście, przeczytałyście w minionym miesiącu, bo ja zawsze chętnie sobie właśnie te Wasze inspiracje też przeglądam. Mam nadzieję do zobaczenia 27 kwietnia w sobotę we Wrocławiu w Pan Pablo. I co? Widzimy się w kolejnych moich filmach. Pa, pa.